Pani marszałek, Wysoka Izbo, w 2018 roku złożyłam wniosek o upublicznienie list poparcia sędziów, którzy kandydowali do KRS-u. Nie zostały upublicznione. W 2019 roku zapadł prawomocny ostateczny wyrok NSA. Obecna tu pani marszałek jednak nie wykonuje tego wyroku. Brak możliwości zweryfikowania, czy była wystarczająca liczba podpisów, chociażby w przypadku sędziego Nawackiego, powoduje, że nie wiemy, czy ten wybór nastąpił zgodnie z literą prawa. Wybór sędziego z wadą prawną do KRS-u oznacza wybór rady z wadą prawną, wybór następnie sędziów wybieranych przez tą radę z wadą prawną i wyroki, które będą przez nich wydawane, także będą wyrokami wydanymi z wadą prawną i będą mogły być wznawiane. W związku z tym ja mam pytanie, jak ocenia pan rzecznik tę sytuację, przytoczone przeze mnie okoliczności w kontekście artykułu 45 Konstytucji, który gwarantuje Polkom, Polakom prawo do sądu. Jak ocenia pan tę sytuację w kontekście stabilności obrotu prawnego w Polsce? Dziękuję, pani poseł.